Cześć, witam Was serdecznie. Kilka miesięcy temu, było to wiosną tego roku, na moim Facebooku pojawiły się zdjęcia tego oto samochodu Audi S8 w dosyć rzadkim kolorze Ipanema Brown Metallic. I wówczas padła taka obietnica, że wcześniej czy później wrócimy do tego samochodu i nagramy film na kanał. Łatwo było rzucić taką obietnicę, ponieważ wydawało się, że całe lato przed nami i na pewno się umówimy, ale no cóż, lato jest specyficznym czasem, wszyscy są w rozjazdach i udało się na szczęście umówić, ale dopiero jesienią, bo nagrywam to już jest jesień. W każdym razie serdecznie zapraszam do testu, może za dużo powiedziane, ale takiego krótkiego spotkania właśnie z Audi S8 w niezwykłym kolorze, którym ja opowiem co nieco o tym samochodzie, a właściciel również odpowie na moje pytania zza kadru. Jeździłeś ostatnio dużymi SUV-ami i nagle widzę Cię w sportowej limuzynie. Czy Ty naprawdę chciałeś kupić 8, czy to był spontan? Ja tak naprawdę nigdy nie lubiłem jeździć SUV-ami. SUV-y były z takiej swoistej konieczności wożenia rodziny. Natomiast jak moja żona kupiła SUV-a większych rozmiarów, ja w końcu mogę wrócić do limuzyny. Nie mam zbyt wiele czasu, bo ledwo wpisaliśmy się z naszym spotkaniem w nasze harmonogramy i tak naprawdę przejażdżka, którą mam przed sobą, będzie trwała może 10 minut, więc w dużym skrócie jadę S8. O co chodzi w S8? Szczerze powiedziawszy, wersja 60 FSI nie jest wiele wolniejsza. Ona po prostu nie jest topowa, a S8 jest. I chociaż ona tak jakby nie jest do końca sama przekonana, S8, czy ona ma to bardzo manifestować? Jeśli ktoś wie, na co zwrócić uwagę, to oczywiście dostrzeże, że to nie jest zwykła A8, tylko ta topowa. Ja nawet nie mówię, że ta sportowa. Oczywiście, że to jest szybkie auto, ale tak jak mówię, 60 też jest szybka. To jest ta topowa. Tu chodzi o prestiż. Tu chodzi o to, że jedziemy wersją, która jest na samym szczycie. Rozglądałem się w samochodach marki BMW, więc wchodziła w grę praktycznie nowa BMW klasy 7 i właśnie Audi A8. Mercedesa wykluczyłem w zupełności. Klasa S, wygląda w niej osoba o nieco troszeczkę starszym wieku, ale też wizualnie nie widziałem tego samochodu dla siebie. A z kolei seria 7 jest dosyć kontrowersyjna stylistycznie i po przejechaniu się tym samochodem wrażenia wow nie było. To może zapytam, czy przyszedłeś w takim razie do salonu Audi po S8? Nie, właśnie nie. Ja zamierzałem kupić Audi A8 z silnikiem benzynowym, chyba o znaczeniu 55. Wszedłem do salonu i na środku stała ta konkretnie S8. Po chwili dopiero zauważyłem, że to jest seria S. Samochód wywarł na mnie tak ogromne wrażenie z racji swojej kolorystyki, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Pomyślałem sobie, chyba pójdę na kompromis i zdecyduję się na silnik jeszcze mocniejszy. Nie mając wówczas pojęcia o tym, że mimo, że silnik jest o takiej znacznej mocy, to jednak ten samochód tak niewiele pali. A8 jest dostępna z V6, zarówno z benzyną, jak i z dieslem. Jest też dostępna jako V8 i to jest uturbiona 4.0 V8, która jest oznaczona 60 FSI. Ona ma prawie 500 koni, tam 460. Natomiast ta topowa wersja, czyli właśnie S8, to jest znowuż 4.0 V8 pod maską, tym razem podwójnie uturbiona i ona ma 570 koni, 800 Nm i przyspiesza do setki w czasie zaledwie 3,8 sekundy. Więc jest to prawdziwa rakieta, można by powiedzieć, że zaklęta w nadwoziu eleganckiej, sportowej limuzyny. A wisienką na torcie były praktycznie dwie opcje, w które ten samochód był wyposażony. To są ceramiczne hamulce, no i hak holowniczy. Może jeszcze kilka słów odnośnie ceramicznych hamulców, które nie są standardem w S8. Jak wiadomo, ceramika doskonale się przydaje przy bardzo intensywnym użytkowaniu hamulców, dlatego że nie występuje przy ceramice, a przynajmniej tak szybko, efekt fadingu, ale też
kiedy tarcza jest kompletnie mokra, to zachowuje się przez moment troszeczkę inaczej niż stalówka i trzeba chwilę mocniej nacisnąć na hamulec, żeby uzyskać oczekiwany efekt, tak jakby ceramika była na mokrej drodze, odrobinę bardziej śliska w tej pierwszej chwili, kiedy dotykamy hamulców. W trybie standardowym ten samochód już brzmi całkiem nieźle, ale jeśli przejdziemy w tryb Dynamic, to w środku tą V8-kę troszkę lepiej już słychać. Natomiast i tak ona jest wciąż dosyć dyskretna. Dopiero kiedy staniemy tuż przy rurze wydechowej, przegazujemy nawet z tym ogranicznikiem do 4000 obrotów na minutę na parkingu, ale jednak bliżej tych czterech rur wydechowych, wtedy dostrzeżemy, że okej, że mamy tutaj do czynienia z samochodem, który ma V8-kę, której się nie wstydzi. Ile kilometrów zrobiłeś? 38 tysięcy od grudnia 2023. Nagrywamy to na początku września, a więc prawdopodobnie wbijesz w 50 tysięcy w ciągu pierwszego roku. Myślę spokojnie, albo i więcej. W ogóle dlaczego zdecydowałem się na A8? Dlatego, że stwierdziłem, iż jest to konstrukcja sprawdzona. Co miało się popsuć? Zdążyło się popsuć, a producent zdążył poprawić. Stawiam na bezawaryjność, a przy okazji na takie nierzucanie się w oczy nowym modelem. Moi drodzy, test audio nagrywam jesienią kalendarzową, a teraz nadeszła jesień prawdziwa, złota. A co to w Polsce oznacza dla kierowców? Że nadchodzi wymiana dywaników z welurowych na gumowe. A czy wiecie, że istnieją dywaniki, których można używać przez cały rok? Są to EVA dywaniki zrobione z polimeru EVA, z których robi się kroksy czy maty w siłowniach ekstremalnie odporne na ścieranie czy wilgoć. Są szyte na zamówienie pod każdy samochód osobno i przykrywają podłogę lepiej niż te oryginalne. W swoich komórkach przechowują wodę i brud, których łatwo się pozbyć, nie przemakają, dzięki czemu wnętrze auta jest zawsze suche, a same dywaniki łatwo wyczyścić, wystarczy opłukać dywanik wodą. Mokre buty, śnieg na butach, to dla nich nie problem, woda zostaje w kanalikach. Są dostępne w różnych kolorach, wzorach, pasują do oryginalnych zaczepów, plus mają dodatkowe rzepy, a więc idealnie przylegają i nie przesuwają się, a dzięki tym głębokim komórkom o wiele dłużej wyglądają na czyste. I teraz z kodem rabatowym Zacharow możesz je kupić taniej. Link do konfiguratora, w którym zaprojektujecie własne spersonalizowane EVA dywaniki, znajdziecie w opisie. Zapraszam serdecznie. Chodzi oczywiście też o moc. Jeśli teraz jedziemy S-ką i potrzebujemy bardzo szybko rozpędzić się do tych 120, to po prostu wciskamy gaz i już. I w tych samochodach, tak jak właściciel powiedział, tak, ja wiem, że to ma do setki poniżej 400 sekund, ale mi tak naprawdę na tym nie zależy. Mi chodzi o przyspieszenie od 100 do 200. Właściwie niekoniecznie do 200 nawet, nie o to chodzi, żeby pędzić bardzo szybko, tylko o to, jak szybko jestem w stanie na autostradzie dobić do prędkości, na której mi zależy. Jednocześnie przy tych wszystkich sportowych walorach A8-ka, S8-ka wciąż jest A8-ką i to jest też bardzo ważne, że ten samochód, tak jak zgodnie z założeniami A8-ki, ma nas przewieźć komfortowo z punktu A do punktu B i zrobić to tak, żeby to było łatwe. Czyli mamy tutaj na przykład tylną skrętną oś w samochodzie, który tak naprawdę teoretycznie mógł być skupiony wyłącznie na osiągach. Tutaj nie. Tutaj potrafi on być i w trybie komfort podniesiony wyżej, żeby połykać na przykład progi zwalniające. Może też na parkingu ciasnym wykręcić się tylną osią tak, że nawet nie zauważymy, jak zajęliśmy właściwe miejsce na parkingu. Wszystko to służy jednemu celowi. Mimo że mamy S8-kę, to wciąż jest ta topowa limuzyna, która ma być przede wszystkim dla nas przyjemna i komfortowa. Ale po 30 kilku tysiącach kilometrów na pewno wyszły jakieś wady. Oczywiście, jest to przestarzała dosyć konstrukcja, bądź sprawdzona sprzed wielu lat konstrukcja. I jedną z wad, która powoduje jakieś tam trudności w codziennym użytkowaniu, jest niewystarczająca liczba schowków, bądź zaprojektowane te schowki są w taki sposób, że są one dosyć ciasne. Drugą wadą jest zbyt agresywny system prowadzenia po pasie ruchu. W zasadzie szkoda, że producent nie skonfigurował go w sposób taki, że ja go uruchamiam wtedy, kiedy chcę, żeby on działał, a nie za każdym razem on jest uruchomiony od momentu startu silnika i muszę go oczywiście w bardzo prosty sposób dezaktywować, ale jednak go muszę dezaktywować. System, który nie potrafi sam jechać do końca,
no ale jednak ingeruje w prowadzenie, więc to jest takie troszeczkę jeszcze chyba niedopracowane. I wiadomo, użytkownicy Audi to pewno potwierdzą, czasami elektronika w Audi lubi wariować i nam wyświetla różne mniej bądź bardziej ciekawe komunikaty na wyświetlaczu, ale one znikają szybciutko, bo jak na razie absolutna odpukać bezawaryjność. Zaglądamy do wnętrza i tutaj oczywiście można pro forma poszarpać troszkę za klamki i za plastiki, żeby się upewnić, czy aby na pewno wszystko jest w porządku. No ale przecież nie po to Niemcy produkowali ten samochód przez parę lat, żeby prawie że w jednym z ostatnich lat produkcji wyłożyć się na takim banalnym szarpaniu za klapki, więc przypuszczam, że nic złego się nie wydarzy. Natomiast poszukując tutaj śladów S8, no na pewno znajdziemy znaczek S na kierownicy i z całą pewnością znajdziemy mnóstwo wstawek karbonowych, które widzimy tu i ówdzie. A dodatkowym wyznacznikiem wersji S8 jest czerwona obwódka wokół przycisku start. Stop. Poza tym, no może pomijając jeszcze oznaczenie na progach, tak? Ja tutaj nie widzę jakichś zdecydowanych różnic pomiędzy A8 a S8. No oczywiście mamy tutaj też logo S na fotelach i tak dalej. Jakby ktoś mnie zapytał o jedyną najważniejszą wadę, czy to A6, czy to A8, to bym powiedział dokładnie to samo, że w tych samochodach ze względu na projekt wnętrza nie ma za bardzo gdzie odłożyć telefonu. Telefonu czy też innych drobiazgów. No i słyszeliście sami, nie tylko mi to dokucza, ale z drugiej strony, no rzeczywiście, dzięki temu musimy wejść na inny level samoorganizacji. I oczywiście można spojrzeć na to wszystko z drugiej strony i powiedzieć, ej, to jest stary model, ej, ty to już wszystko krytykowałeś lata temu w A6, potem w A8, te wszystkie ekrany wokół ciebie, to ci się nie podobało. Tak, to byłem ja, mi się nie podobało i nadal mi się nie podoba. Jakbym ja to układał, to poukładałbym troszkę inaczej. I pewnie oni by już dawno sami to zrobili, poukładaliby troszkę inaczej, ale nie robią tego i dla wielu klientów jest to argument za zakupem takiego samochodu, dlatego że jest to stary, dobrze znany model. Z punktu widzenia dziennikarza, który odbiera nowy samochód i ocenia go względem nowych standardów, to jest dinozaur. Natomiast z punktu widzenia klienta może to być na drugim, trzecim, czwartym planie i w hierarchii ważności. A to, co się liczy, to jest tak naprawdę odbieramy samochód, jeździmy rok, robimy 50 tysięcy i co? Nic się nie psuje. No i ostatnie pytanie sakramentalne. Ile pali? Ha! W trasie, jeżeli jedziemy przepisowo, to samochód pali bardzo, bardzo umiarkowanie. Między 8 a 9,5 litra na 100 km jadąc. Do tych 130 na godzinę, czy tam 140 nawet, w miarę płynnie. Natomiast średnia z jazdy, z przejechania ponad 8 tysięcy km w cyklu bardzo mieszanym, w większości po mieście, daje cyfrę 12, chyba 0,2 czy 12,5 litra na 100 km, co wydaje mi się bardzo umiarkowanym apetytem, bo mój wcześniejszy samochód Mercedes GLS w wersji 400D nie chciał schodzić poniżej 10,5 i 11 litrów. Moi drodzy, na koniec chciałbym też podziękować Wam za obejrzenie tego odcinka i też być może za taki lekki dystans co do jego formuły, bo kiedyś tam słowo się rzekło na Facebooku, że odcinek powstanie i ja od tej pory tak wracałem do tematu nagrania tego odcinka. W końcu się udało. Spotkaliśmy się aż w Bielsku, na neutralnym terenie, dosyć daleko od domów. No ale tak właśnie się złożyło, że tutaj to było możliwe i tutaj dostałem to godzinne okienko na to, żeby zrobić kilka zdjęć temu autu, zadać kilka pytań i też mieć szansę przejechania się po mieście i przypomnienia sobie jeszcze raz, jak to było jeździć S8. Dzięki, cześć.